cudowna niedziela. Dzisiaj jest 13 października 2024 rok. Znajduję się w Rzymie, a konkretnie w dzielnicy Rzymu Ostia Antyczna. Ja jestem przed wejściem do parku archeologicznego. Idę pod kasy, pokażę Wam, jak wyglądają kasy i co się znajduje przed wejściem do parku archeologicznego. Chciałam Was zabrać dzisiaj do parku archeologicznego, ale niestety moja, jak to się nazywa, moja wejściówka całoroczna została w drugiej torebce. A jak to się mówi, nie wraca się do domu, jak już się wraca, to trzeba usiąść, policzyć do trzech i wstać. Ja jestem trochę przesądna, no ale trudno. Zabiorę Was dzisiaj w inne miejsce. A teraz idziemy pod kasy i pokażę Wam, co tam można sobie też kupić. Zobaczymy, czy jest dużo samochodów. Ten autokar i tam jakieś małe busiki. Dobra, przejdziemy razem. To jeszcze Wam coś pokażę, co tutaj się znajduje obok wejścia do parku archeologicznego. Tutaj jest nasz parking, ja idę w stronę kas, ale też mówiłam, że Wam pokażę, co tutaj się znajduje, więc tutaj mamy taki obiekt, który tresuje psy. Na główną drogę, zanim dojdę do kas, i chciałam się Ciebie zapytać, czy Ty w ogóle chodzisz na kijki? To znaczy się z kijkami, może nie na kijki, tylko z kijkami. Ile osób oglądających mój kanał systematycznie chodzi? Nie to, że chodzi w domu i mówi, że zrobił 10 tysięcy kroków, tylko wychodzi z domu, chodzi marszem i wdycha świeże powietrze. Piszcie mi tu w komentarzach. W ubiegłą niedzielę, 6 października 2024 roku, na terenie Ostii Antycznej był festyn. Festyn się nazywał Palio d'Autunno, czyli palio jesienne, a jednocześnie to była pierwsza niedziela miesiąca i można było przyjść i zwiedzać park archeologiczny gratis. Trzeba było wziąć bilet, który pisał gratis, pisał na bilecie gratis i wchodzili ludzie zwiedzać park archeologiczny. Było full ludzi. Dzisiaj jest godzina już w tej chwili prawie za 11:15, też jest trochę ludzi. Może nie tak dużo jak w ubiegłą niedzielę o tej porze, ale jest piękna pogoda i coraz więcej turystów przybywa do nas, żeby zwiedzić starożytne miasto, które powstało w IV wieku przed Chrystusem. A teraz ja Was doprowadzę do kasy, Wam powiem, jakie są ceny. Takie są ceny, już Wam mówię. Ceny są, że bilet, może tak słabo widać, bo tutaj nagrywam, ale bilet kosztuje cały 18 euro i to jest taki kombinowany bilet. O co chodzi, to już Wam mówię, bo możemy zwiedzić kilka miejsc na tym bilecie. Później mamy bilet studencki 2 euro i całoroczny 40 euro, bo ja po prostu mam taką właśnie wyjściówkę, którą dzisiaj zapomniałam wziąć. Do parku archeologicznego możemy wejść z pieskiem, tylko piesek musi mieć ten smycz. No i oczywiście po piesku trzeba zbierać. Poza tym tutaj teraz mamy możliwość wziąć sobie za 7 euro jakiegoś przewodnika. I też jest przewodnik taki, taki można powiedzieć automatyczny, kosztuje 5 euro krótka trasa i 7 euro długa trasa, ale nie ma języka polskiego, jest kilka języków, a jak język jest? Włoski, angielski, francuski, niemiecki, hiszpański i jest dla głuchoniemych jest język, a nie ma języka dla osób z innych krajów. No to taka jest. Naszego parku archeologicznego kursuje taki oto busik, który zawiera 13 osób. Bilet na ten bus kosztuje 5 euro i trzeba go albo kupić tu w kasie, albo przez internet. Ale jak jest w sezonie dużo ludzi, to w kasie nie dostaniesz już miejsca na ten autobus. Ten busik jeździ co jakiś czas. Thank you.
Jeszcze taka informacja dla osób, które pierwszy raz widzą mój kanał i słyszą coś o Ostii Antycznej. Ostia Antyczna to było miasto starożytne. Powstało w IV wieku. Ostium po łacinie to znaczy usta rzeki, czyli Bocca del Fiume. No to po włosku usta rzeki. Rzeka tu przepływa Tybr, inaczej po włosku Tevere. Wiecie co, miałam iść do tego Tevere dzisiaj, ale czasowo jestem ograniczona, bo dzisiaj będę robić taki dłuższy objazd. Także na dzisiejszym vlogu, jaki będzie przepis fajny, to oglądaj dalej, oglądaj do końca, a zobaczysz, co się wydarzy, bo ja ten vlog nagrywam dzisiaj w niedzielę 13 października i będę go nagrywać też jutro. Także będzie z dwóch dni vlog, na którym powiem ciekawe rzeczy, pokażę fajne przepisy i mam nadzieję, że będzie się fajnie bawił. To jest budynek, gdzie znajdują się kasy. Przed wejściem do kas mamy też kosze na śmieci i też wam chciałam powiedzieć, że kosze są z napisami. Toaletę mamy męską tutaj, damską mamy tutaj i jest też toaleta dla osób niepełnosprawnych. Mamy też maszynę do kawy, różne kawy możemy wziąć i cappuccino. Mamy też maszynę z wodą. Woda kosztuje 1 euro, a inne takie właśnie w tych, jak one się nazywają, po włosku się mówi latina, czyli puszka jakiejś Coca-Coli czy czegoś, to kosztuje 2 euro. Półlitrowa w sklepie, bo tu są półlitrowe wody, woda półlitrowa kosztuje tylko 17 centów czy 15, zależy od wody. Dobra. I ja teraz sobie wezmę kawę. Kawa kosztuje 1 euro. O, wrzucam pieniążka. Wybieram kawę, ale ja wybierę, no, kawę macchiato. Kawę macchiato wezmę sobie, czyli kawa zabarwiona mlekiem. Ona mi się tutaj będzie teraz robić. Pieniążek mi wyleciał, bo ja włożyłam 2 euro, a 1 euro mi wyleciało. No i zobaczymy, jaka ta kawa. Kawusia już jest gotowa, mam nadzieję, że coś jest w niej, bo kiedyś brakowało mleka i wyszła sama kawa, ale dzisiaj jest mleczko, zobaczcie. Ja z tą kawusią sobie pójdę tutaj. To jest taka właśnie mała kawa, czyli espresso włoskie, zabarwione mlekiem, czyli taką pianką. O, zobaczcie. Taka oto malusieńka kawusia i ten kubeczek jest też taki malusieńki, ja wiem, może będzie miał niecałe 10, no może 10 cm będzie miał, no może, nie wiem. Powiem wam, jak smakuje. Kawa z rana o godzinie 11. Właściwie to jest moja druga kawusia, ale pyszna. Pierwszą wypiłam w domu. Też zabarwioną mlekiem, ale zimnym. Chciałam szybko wypić i wyjść z pieskiem na spacer. Ile tej kawy było? Tylko 2 łyczki. Tutaj obok kas, w tym samym budynku, znajduje się taki mini sklepik z takimi różnymi souvenir, czyli z, jak to się mówi po włosku, regalo, prezenty, takie pamiątki. O, nie prezenty, tylko bardziej pamiątki po polsku. I te pamiątki tylko tu dostaniecie z Ostii Antycznej, bo jak pojedziecie do Rzymu, no to dostaniecie pamiątki z Rzymu. Może tam coś dostaniecie z nadmorza, ale żeby coś konkretnego z Ostii Antycznej, nie. Więc polecam, żeby sobie coś tutaj kupić, nawet takie mini pamiąteczkę, chociaż tutaj jest drogo, no ale niestety, jest jak wjechał ten samochód, jakbyś poszedł tą drogą prosto, to dojdziesz do muzeum. Muzeum było remontowane przez kilka dobrych lat, muzeum jest bardzo fajne, polecam zwiedzić. To muzeum jest w ramach tego biletu za 18 euro. Obok muzeum mamy też sklepik z pamiątkami. Tam jest większy wybór niż tutaj. Mamy też bar i bistro, gdzie możemy zjeść, usiąść, wypić kawę i tą samą cenę płacimy przy ladzie, co usiądziemy przy stoliku. Więc się nie martw.
wiecie, że zapłacicie więcej. Polecam Wam, żeby pójść tam do tego baru, bo po 3 godzinach spaceru potrzebujemy trochę odpoczynku, a tam mamy też toalety, że możemy sobie rączki umyć, siku zrobić, usiąść, wypić cappuccino, wypić kawę i delektować się pięknem i ciszą tam w tym bistro, w tym barze. Pisze Bar Scavi di Ostiantica. Scavi to wykopaliska inaczej. Jeszcze taka ciekawostka dla osób, które przyjeżdżają pierwszy raz do Rzymu czy do Włoch. Jest taka różnica, jak pijemy kawę. Jeżeli pójdziemy do kawiarenki, tak zwany włoski bar, ale to jest po polsku kawiarenka, to przy ladzie płacimy cenę taką jak przy ladzie, czyli 1 euro, albo może kosztować kawa 1,50 euro. Ale jeżeli usiądziesz przy stoliku, to za tą samą kawę, za espresso, takie mini, jak widzieliście, zapłacisz drugie tyle, albo 3 razy więcej, zależy. Teraz jeszcze taka sprawa, że w Rzymie, jak będziesz przy schodach hiszpańskich, to przy schodach hiszpańskich mamy główną ulicę z modą, najsłynniejsza ulica w Rzymie, najsłynniejsza ulica na świecie słynnych stylistów włoskich, nazywa się Via dei Condotti. I na tej ulicy, idąc w stronę Via del Corso, będziecie mieć po waszej prawej stronie, jak będziecie tak szli prosto do Via del Corso, po waszej prawej stronie zobaczycie słynną kawiarenkę, chyba z 1760 roku, jak się nie mylę, kawiarnia się nazywa Café Greco. I w XIX wieku tam przyjeżdżali i spotykali się słynni artyści całej Europy i z całego świata. Także polecam wejść. To jest kawiarenka taka bardzo antyczna. Jest to jedna z najstarszych, bo najstarsza kawiarnia znajduje się we Florencji, jeżeli mi się nie myli. Sprawdzę i później Wam powiem w dalszej części filmu, czy ta najstarsza kawiarenka na świecie znajduje się we Florencji, czy w innym mieście. Powiem Wam, że 2 lata temu, jak byłam w Polsce na wakacjach, to w telewizji polskiej, nie będę mówić w jakiej telewizji, bo nie będę ich reklamować, powiedzieli, że w Rzymie kawa espresso kosztuje 10 euro w centrum Rzymu przy schodach hiszpańskich. Sprawdziłam. Właśnie przy schodach hiszpańskich, siedząc przy stoliku naprzeciwko tej kawiarence Café Greco, espresso kosztuje 7 euro, a cappuccino 10 euro. To jest różnica, siedząc a stojąc. Kawę, ja pamiętam, że byłam tam rok temu, bo już dawno nie byłam na tej ulicy i wypiłam, w Rzymie byłam, ale akurat nie byłam w tej kawiarence. Ja nie wiem, czy zapłaciłam 2,50, 2,50 euro, czy 1,50 euro, nie jestem, nie będę kłamać. Można sprawdzić menu na internecie, jest menu Café Greco w Rzymie, ile kosztuje kawa przy ladzie, ile siedząc. A jeszcze taka inna ciekawostka, o której usłyszałam we włoskiej telewizji. Słuchaj uważnie, muszę stanąć, bo się spociłam i zaraz się napiję wody. Wręcz przeciwnie, zanim Ci to powiem, to ja się napiję wody. Trzeba nosić ze sobą małą buteleczkę, żeby nie ciążyła nam taką, jak ja mam tutaj. I jak dla dziecka, bo to jest mała buteleczka, 205, ile ona ma? No, ona ma 250 ml, to jest dla dzieciaczka, który utrzyma i napije się wody, a ja też nie lubię ciężarów nosić. A wodę możemy zawsze nalać w jakiejś fontance, bo tych fontanek jest dużo w Rzymie i tutaj też. Ale wracamy do sedna sprawy. Wejdę tu na teren tego parku archeologicznego tutaj przed te bramy. No nie, tutaj mam taki fajny teren, tu ludzie przychodzą z pieskami, a ja wracam do kawy. Będę Wam opowiadać. Otóż w telewizji włoskiej usłyszałam taką rzecz, że ukryta kamera pojechała do Wenecji i sprawdziła, jak w Wenecji oszukują ludzi. To było normalnie hit na całe Włochy. To było kilka lat temu. Okazało się, że facet miał kamerkę ukrytą w kapeluszu takim przeciwsłonecznym
I tak działa, że jak się wchodzi do jakiejś restauracji czy do jakiegoś baru i usiądzie się przy stoliku, to inną kartę z innymi cenami dają turyście, inną kartę dają dla mieszkańca Wenecji, a jeszcze inną kartę dają dla Włochów spoza Wenecji, którzy mają inne akcenty i są z innych regionów. Region po włosku to regione. No i taka jest tutaj sytuacja. Jeżeli chodzi o Rzym, to ja nie spotkałam się z takim czymś, żeby ktoś dawał inną kartę turyście, a inną kartę dla Włocha. Ja pracowałam 12 lat w restauracjach w samym centrum Rzymu i tego my nie mieliśmy i ja w żadnej restauracji nie słyszałam, żeby coś takiego się wydarzyło. Ale tak się wydarza właśnie na północy Włoch, w słynnym mieście Wenecja. Pamiętam, ktoś pojechał z rodziny zobaczyć Wenecję. No i ja ich nie uprzedziłam o tym, że przy stoliku płaci się bardzo dużo za konsumpcję. I oni usiedli, zjedli i zapłacili tak jakby za prawdziwy, porządny obiad. Także możecie sobie wyobrazić, jakie im tam dali ceny. I tak, tutaj mam mozzarellę. Do tego dania będzie nam potrzebne dwie mozzarelki. Należy je pokroić tak, jak pokazałam na filmie. I cztery pomidorki. I też kroimy na takie grubsze plastry. Końcówki odkładamy, możemy wykorzystać do innego dania. Końcówki oczywiście z pomidora. Ja kupiłam takie fajne pomidorki. I wszystkie pomidorki należy pokroić, tak jak pokazuję na filmie. To jest bardzo pyszny obiad, robi się go w kilka minut. Także po takim spacerze, jakim ja dzisiaj wykonałam, a też wyszłam późno z domu, to wzięłam się za taki pyszny obiad. I tutaj mam 5 takich filetów z kurczaka. Ja już kupiłam poporcjowany ten filet, także nie musiałam go rozkrawać. Teraz go posolę, popieprzę i położę na patelnię. Ale najpierw należy wlać olej do smażenia. Ja tutaj wlałam więcej tego oleju. Układam te piersi z kurczaka, te filety z kurczaka i smażę z obu stron. Teraz przekręcamy na drugą stronę i teraz patrz uważnie, jak będę robić ten filet. Tutaj mam pesto. Smaruję pesto na moje filety. Pesto z bazylii oczywiście, nie z pietruszki. I teraz kładę mozzarellę. O, zobaczcie, jak fajnie. Układam na każdy filet kurczaka. I układam pomidory, które przygotowałam wcześniej. To jest super danie. I na każdy pomidorek kładę kawałeczek bazylii. No jak nie masz bazylii świeżej, możesz dać taką suchą. I posoliłam. I teraz to przykrywamy i dusimy na takim właśnie małym ogniu gazu przez 5 minut. Dosłownie 5 minut. Nie, dopóki nam się nie rozpuści mozzarelka. Zobacz, rozpuściła się mozzarelka i już danie jest gotowe. I do tego jeszcze jak ugotujesz ziemniaczki czy makaron, to jest niebo w gębie. Zobacz, jaki pyszny obiad przygotowałam w kilka minut. To jest obiad, który możesz robić każdego dnia. Pyszny, zdrowy i niedrogi. No może, nie, no może drogi jest, bo nie wiem, ile teraz filety z kurczaka kosztują w Polsce. U nas za kilogram filet z kurczaka kosztuje 13 euro, a w dobrej cenie można kupić 9 euro za kilogram. Idę zobaczyć, gdzie nagrywają film. Wczoraj była niedziela, 13 października 2024, a dzisiaj jest poniedziałek. Piękna pogoda. Jak widzieliście na termometrze, z rana było 16 stopni. Słuchajcie, widzę jakieś samochody właśnie z tej strony. Zaraz wam pokażę, a ja jestem z tyłu Borgo di Ostia Antica. Zobaczymy, gdzie nagrywam film, czy w ogóle mogę coś wam nagrać.
Jak widzicie, za mną są samochody kina włoskiego. Nie kina, tylko filmu. I tutaj jestem z tyłu właśnie kościoła Borgo. I tu mamy taki fajny plac, jak mamy festyny, to tu się odbywają zabawy, zaraz Wam pokażę. Ale to też jest boisko do właśnie takie do zabawy. Także pokażę Wam, gdzie te samochody stoją. Samochody, kochani, stoją tutaj na tym placu, co Wam pokazuję. Nie chcę nagrywać panią z dzieckiem, bo idzie, a tutaj są właśnie samochody Cinetechnica, jest numer telefonu i tak dalej. Oni nagrywają jakiś film, a jaki to nie wiem. Obejdę tutaj właśnie całe to Borgo, bo można obejść tą uliczką. Tutaj będziemy mieć zaraz taki duży park i będziemy z tyłu naszego zamku. No to zobaczycie, gdzie ja jestem. Jeszcze tu Wam pokażę. Tutaj właśnie w tej ulicy mamy tu tył Borgo, ale tutaj też mamy taki fajny plac. Pokażę Wam. Plac zabaw i taki park. A tam przechodzi droga, która prowadzi w tamtą stronę do Rzymu, a w tą stronę do Ostii Antycznej, ale też w tą stronę możemy zakręcić i pojechać na Fiumicino, na lotnisko albo do miasta. Będę wszystkim powtarzać za każdym razem, że ja mieszkam w Rzymie. Ostia Antyczna jest dzielnicą Rzymu. Nawet Włosi myślą, że Ostia Antyczna jest miasteczkiem samo w sobie, a my nie jesteśmy miasteczkiem samo w sobie. My jesteśmy dzielnicą, a nasz urząd dzielnicowy, cokolwiek żeby załatwić, to jeździmy do Ostii Lido. I to jest 10. Urząd dzielnicowy. Po włosku urząd, czyli tam posterunek, może urząd bardziej, to jest municipio. Diecimo, czyli 10. Idę w poszukiwaniu jeszcze ekipy filmowej. Tam z tyłu widziałam, a zobaczymy, czy będzie ekipa filmowa na terenie Borgo i Ostia Antica. Ale zanim dojdę, to jeszcze sprawdzę, jak oliwki dojrzewają na drzewie oliwnym przed naszym zameczkiem. Ale pięknie dojrzewają. Tutaj takie cudowne jest słonko. Cudownie, zobaczcie, jak pięknie dojrzewają różne kolory. I teraz powiem Wam, że wiele osób nie widziało, że czarne oliwki to są dojrzałe, a zielone niedojrzałe, a takie kolorowe to są średnio dojrzałe. I olej się produkuje właśnie z takich oliwek, albo z takich bardzo dojrzałych, z takich czarnych, aż przedojrzałych, i wtedy smak oliwy jest inny, albo używa się średnio dojrzałych i robi się też olej i też ma inny smak, albo się używa oliwek całkowicie zielonych. Może spotkam jakąś zieloną, tak, z takich. I też takie oliwki zielone się zrywa i marynuje w wodzie słonej. No i taka jest różnica. Ale cudowna pogoda. Pomimo, że jest taka pogoda, ja sobie założyłam bluzę z długim rękawem, bo jak wyszłam tak na balkon, to poczułam taki chłód. Mówię, a to nie ma co ryzykować. Dobra, pięknie słonko świeci. Tu mamy to drzewko, które ma ponad 7 lat, bo drzewa oliwne owocują po 7 latach swojego bycia, żywotności. Wyjątkowo dużo jest oliwek na tym drzewie. No zobaczcie, ile jest oliwek na każdej gałązce. Bardzo dużo. Wiszą tak te oliwki. Jestem na terenie Borgo di Ostia Antica i co się okazuje, nie ma ekipy filmowej, czyli sceny nagrywają tam, gdzie Wam pokazałam. Jeszcze Wam pokażę z tej strony zamek. O, ten plac się nazywa Piazza della Rocca. Na którymś tam z vlogu właśnie pokazałam Wam ekipę filmową, bo nagrywali tutaj film i nie mogłam wejść na zamek. No ale ostatnio udało mi się wejść na zamek. Wiecie co, tak mi się pić chce, że tak sobie rękę podstawię się na pie, bo kubeczka nie wzięłam. A woda z takiej fontanny jest przepyszna i to jest woda pitna. Także każda fontanka ma wodę pitną. O, i mamy zameczek piękny. Piękny zamek i kościół z XV wieku i zamek.
ludzie sobie siedzą, ale po prostu zamek jest zamknięty. Jeżeli sprawdzicie sobie na Bookingu, to na terenie Borgo di Ostia Antica są apartamenty, które możemy sobie wynająć, przyjechać tu, zakotwiczyć się i zwiedzać cały Rzym. A tutaj będziecie mieć taki spokój jak w XV wieku. I ulica tutaj jest jedna równoległa, Via della Colonia. Tamta jest Via del Vescovado, a następna jest Via del Forno. U nas w Ostii Antycznej w centrum jest kilka barów, czyli kilka kawiarenek i te kawiarenki cały czas pracują. W jakim sensie? Cały czas mają klientów, ale nie tylko turystów, bo nie zawsze jest turysta u nas tak codziennie i full tych turystów. Najwięcej jest ich pod koniec tygodnia, ale powiem Wam, że ludzie tutaj wychodzą na kawę 3 razy w ciągu dnia, żeby wypić sobie kawusie, żeby posiedzieć przed tą kawiarenką. I najwięcej jest takich osób, które już teraz nie pracują. Także jest super. Boże, jakie słonko. Nie wiem, czy mnie widzi. Właśnie ta uliczka, która się nazywa Via del Forno, jest bardzo fajna, spokojna. Ludzie sobie tu mieszkają, nie mają balkonu, więc suszą rzeczy na suszarkach takich na zewnątrz. Tam jest restauracja, w której się bardzo dobrze je. Obok też jest restauracja i bar. Jednym słowem, mamy bardzo dużo tutaj możliwości spędzenia miło czasu. Szło o małżeństwo może, albo na życzenie, no nie mam zielonego pojęcia, ale z walizkami właśnie wychodzili z jednego z apartamentów, które są tutaj do wynajęcia, no i po prostu sobie idą na, albo będą czekać na taksówkę, albo pójdą na autobus, który ich zawiezie na lotnisko. No i taka jest właśnie tutaj sprawa, jeżeli chodzi o Borgo di Ostia Antica i Ostia Antica, bo naprawdę jest bardzo fajnie. Jeżeli bym miała powiedzieć opinię, czy przyjechać do Ostii Antycznej, wynając sobie jakiś hotel czy mieszkanie i później jeździć do Rzymu zwiedzać, to powiem tak, na 100% tak. Jest kolosalna różnica w przebywaniu tutaj, a w Rzymie. W Rzymie jest bardzo wysoki szum. Dużo jest tych decybeli. Ja kiedyś sprawdzałam na internecie, to przekracza normy. W niektórych dzielnicach jest tak głośno, że głowa mała, że jak ja kiedyś pojechałam w jedną dzielnicę, gdzie zakotwiczył mój kuzyn z rodziną, to byłam zaszokowana, że taki szum, bo ja tutaj mieszkam w Ostii Antycznej, trochę dalej od głównej ulicy, ale nawet jak ktoś tu mieszka przy tej głównej ulicy, to nie ma takiego szumu. Także kochani, trzeba brać wszystkie aspekty. A najlepiej to zakotwiczyć się w Ostii nad morzem z widokiem na morze. To powiem. W Polsce w niedzielę gotuje się rosół i schabowe ziemniaczki, jakaś tam suróweczka, czy z czerwonych buraczków, czy z kiszonej kapusty i bardzo dobrze. A na drugi dzień co robicie? Zupę pomidorową, a ja nie gotuję tak, nie robię tego rosołu, nie robię zupy pomidorowej. Za to wczoraj w niedzielę miałam kurczaka z Rożna. Mówiłam Wam na moim live'ie, kto chce zobaczyć, co ja tam mówiłam, to podlinkuję live'a. No i została mi pierś z kurczaka z takim skrzydełkiem, ja to skrzydełko później obgryzę, ale tą pierś z kurczaka odubałam i dodałam do mojej sałatki. A sałatkę zrobiłam z takiej właśnie kapusty. Dzisiaj dostałam taką młodą kapustę, mięciutka, jak nie wiem, o to jest od tego, właśnie od tego kurczaka. No i kochani, utarłam marchewkę, pokroiłam kapustę i umyłam, odwirowałam wodę, dodałam garść oliwek czarnych, no i właśnie tą pierś z kurczaka tak właśnie pokroiłam w taką kosteczkę. Tutaj sobie przygotowałam condimento, czyli czym doprawię tą sałatę. Otóż tutaj mam 125 gram jogurtu naturalnego, 3 łyżki majonezu, sól i pieprz, to wszystko zamieszałam i zaraz to wyląduje w mojej sałacie, ale muszę się z Wami rozłączyć, bo trzymam telefon.
Ale, a tutaj mi się gotuje makaron na obiad. To jest penne rigate, czyli rurki są już ugotowane, wyłączam. Rurki są właśnie z takimi rowkami. Może najpierw ja zamiast doprawiać sałatę, muszę się zająć makaronem, bo makaron nie może być w wodzie, ma być al dente. Ja na patelnię dałam masło, jak mi zabraknie, to tutaj mam jeszcze masełko. I teraz łyżką cedzakową przerzucamy na patelnię ten makaron, może tak będę pokazywać, o zobaczcie. I to jest nasz szybki obiad w 15 minut. I to jest naprawdę 15 minut, dlatego że makaron się gotował 11 minut al dente. W międzyczasie przygotowałam sałatę i gotowe. Także tak wygląda obiad u Ewki na kanale Mandziare u Ewki, ale jeżeli byś chciał zobaczyć jakieś inne obiady, to zapraszam na playlistę, tam są dokładne przepisy. Słuchajcie, teraz co ja tutaj zrobię? Ja tu po prostu dodam taki serek bez laktozy, taki fettuccine to się mówi po włosku, a to są takie właśnie serki śmietankowe. Jak ja teraz to wrzucę, to mi się to wszystko rozpuści i posypię serem parmigiano. Sałata już jest doprawiona z czterech składników plus condimento plus doprawa. Musiałam jeszcze dodać trochę majonezu. Taki mam właśnie majonez. Majonezę po włosku. Gran Roma. No, z Rzymu. Słuchajcie, a tutaj makaron już mi się robi. Ja na ten makaron posypałam właśnie ser utarty. Dałam te dwa plasterki serka śmietankowego i posypałam pietruszką. I teraz to wszystko ładnie zamieszam. Jeżeli makaron będzie suchy i będzie potrzebował troszkę jakiegoś płynu, to kochani, ja tutaj mam wodę po makaronie i zawsze mogę dolać troszkę takiej wody właśnie z tymi skrobiami, co tam się znajdują w tej wodzie. Słuchajcie, no super, no super makaronik, nic tylko powiedzieć, bon appetito, ja też sobie mówię bon appetito i Wam też mówię bon appetito. Jeśli mnie oglądacie w trakcie przygotowywania obiadu, to życzę Wam bon appetito albo w trakcie przygotowywania kolacji, także też bon appetito i widzimy się w dalszej części tego vloga. Zobaczcie, jaki kremowy się robi ten makaron. No i to jest taka właśnie kuchnia włoska. Szybka, prosta, proste składniki i pyszna. Oj, takie ono. Zobaczcie, no super. Wystarczy mieć dwa plasterki serka śmietankowego, troszkę serka utartego, pietruszka, makaron ugotować i już jest pyszne jedzenie. Dziękuję Ci bardzo, że wytrwałeś do końca. Zostaw ślad po sobie w postaci łapki, jakieś emotinki w komentarzu, a jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, no to zapraszam do subskrybowania, wciśnij też dzwoneczek, a będziesz powiadamiany o nowych filmach. I życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru, miłego poranka, miłego tygodnia, nie wiem, w której godzinie mnie oglądacie, wszystko co najlepsze. I widzimy się na następnym vlogusiu. Ciao!